Słyszy. No trudno będzie przyjmował do klubu. Niech przyjmuje. Lecimy. Pozycja numer 1. Nie będziemy czekać na spóźnialskich. Pan kapitan mnie widzi, ale nie słyszy. Halny wieje. No, no wieje halny. To gdzie pan, panie kapitanie, że ten halny panu wieje? U mnie nie wieje w tej chwili. Mnie przewiało, ale zjadłem kogel mogel. Dobra. Pierwsza pozycja. Nie będziemy gadać. Białe zaczynają. Białe zaczynają, zrobimy pokaz. Pokaz jest następujący. Pan Szachuś. Oj, to te pionki był, jeszcze raz. Oj, 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 jeszcze raz. Pan Szachuś. Król F7. Wieża H5, pan Szachutek i jeszcze jeden. I jeszcze jeden. I tu można pchnąć piona, a można zbić i wieżę. Także ta pozycja jest wygrana. Ustawimy pozycję, że tak się wyrażę, bliźniaczą. A mianowicie taką. I znowu. Który kubek? Ten? No yerby, panie kapitanie. No yerba. 350 ml dużo wchodzi. Już rok chyba mam. Syn mi kiedyś kupił. Jak sprowadzał yerbę. Syn pije tylko yerbę. No dobra. Więc to było takie proste. Natomiast tu wygrywamy grając król F5. No musimy tego piona bronić. Wieża H5, jak nie weźmie piona, nie ma po co grać. Pan Szachutek. On tu nawet stał. Tu król nie może wejść na G8, bo jak wejdzie na G8, zrobimy gable. Więc nie może iść na G8. Wieża H1. Król G6. O, taką pozycję w kombinacjach rozwiązywałem kilka dni temu na Lichesie. Właśnie doszedłem królem z tej strony. Król G6. Pan Szachutek. Król H7 i wygrywamy w znany sposób. Czyli tam ofiara powolutku dochodzi do celu. Ofiara dochodzi do celu. Idziemy dalej. Stawiamy pozycję następną. Ajeje. Wezmę sobie złote gardło. Wszystko mi się sypie. Chyba przegram dzisiaj wszystkie partie. Biorę witaminę C. Kończy mi się. Człowiekowi się wszystko kończy. Jak się skończy, to wezmę drugie opakowanie. Lecimy.
Tu czarne, jeżeli mogą dać szaszka, to zremisują przez wieczne szachowanie. Tu trzeba dać szaszka, po czym król wchodzi do rogu i jest w pacie. Jest w pacie. Natomiast przy swoim posunięciu białe wygrywają. Po prostu odchodzą wieżą i wieża musi zejść na ósmą linię, prędzej czy później. Podchodzimy. Wymieniamy wieżę. Ojej. Tak jak już to mówiłem. Wygrywamy końcówkę. Dobra, tu pójdziemy troszkę dalej. Troszkę przeskoczymy. I pogramy ze zdwojonymi pionkami. Ze zdwojonymi pionkami gra się troszkę trudniej. Ocena pozycji. A. Białe wygrywają. B. Remis. C. Wygrana czarnej. Dobry wieczór, panie Pawle. Dobry wieczór, panie Pawle. Jak stoimy z czasem? Mamy jeszcze 53 minuty. Możemy spokojnie. No to pan kapitan wygrywa. Proszę bardzo. Pan kapitan wygrywa. Witam pana Pikeja. 66 rocznik. Młodszy ode mnie. No chyba, że ma 66 lat, to starszy ode mnie. E7 wygrywamy. No dobrze. Dalej gramy. Tu 8 sekund i tu 8. Opóźnienia. No gramy, panie kapitan. No chciał pan wygrywać, gramy. Może ktoś pomoże panu kapitanowi wygrywać. No można zagrać król F5. My wyczekujemy. Na E5 wyczekujemy. Na król F6 dajemy szaszka. Co teraz? Ruch białych. Co teraz? No na E6 ofiarujemy wieżę i po król E6 nie gramy dalej. Dzień dobry, panie CK. Ja też panu macham o. Ustawiam nową pozycję.
Gramy białymi. Czas start. No dobrze, pan szachuś, gramy dalej. Szaszka daliśmy. Król F2, panie CK, niedobre. Po G3 dostał nie pan mata. Albo straci wieżę. Król F2 przegrywało. No daję jeszcze 10 sekund. Pan Paweł wieża H3 oczywiście. I co dalej, panie Pawle? Proszę, pan gra, panie Pawle, dalej. No cofnę to. Ruch biały. Pan Paweł widział pata po biciu pionkiem i dobrze, a po biciu królem pata nie ma. No panie Pawle, co pan jadł na kolację, że pan ma takie przewidzenia? Korzystam z okazji, że wy udajecie, że myślicie. Przeczyszczę sobie okulary. Słabo widzę. Przeczyszczę sobie okulary. Kiepsko się przeczyściło. Jeszcze czyszczę. O! Witam pana Tomasza. Wieża E7. Co chcecie robić? Wściekłą wieżę. Wieża D8. Ruch białych. Wieża D8 i co dalej? Wieża D7 i tak w nieskończoność 100 tysięcy razy. Tak. W nieskończoność 100 tysięcy razy. Ustawmy następną pozycję. Ocena A. Białe wygrywają, B, remi. No daj jeszcze 10 sekund.
cisza. Jeszcze 10 sekund. Oj, witam pana Janka. Biały winer. Jak pan chce te winerować, panie Janku? Jeszcze, no dalej. Jak gramy białym? Jak mamy winerować, to gramy. No tak. Panie Janku, wygrał pan. A damy szansę jeszcze innym. Wieża D1, przepraszam. Gramy dalej. Panie Pawle, tam wieża C7 nic nie dawało. Myślimy, myślimy. Myślimy, ja zaraz wracam, a wy myślicie. Halo? No. Transmisję mam. Przepraszam, ale kontrolę miałem z Krynicy Górskiej. Już jest. No proszę, jeszcze 10 sekund daję. Co takie trudne zadanie? Białe rzeczywiście wygrywają. Jak się nazywają figury szachowe po rosyjsku? To zależy, czy stosujemy nazwę oficjalną, czy nazwę nieoficjalną, bo jest król, królowa, ale może być wezyr. Na wieżę mówią puszka, niektórzy. Na konia mówią konia albo łoszac. Pionek to pieszka. Taki program się nazywa Pioneczek. Jest taki program z zadaniami szachowy. Bardzo dobrej firmy, nazywa się Pioneczek. A figury nazywają się figury. No proszę, daję ostatnie 10 sekund.
Co jest, kochani? Daj naprawdę ostatnie 10 sekund. Transmisja się powiesiła. No jak remi, panie Janku? Z dwoma pionami więcej? Nie, daje naprawdę ostatnie 10 sekund. O, pan Hubert, remi. No dobra. To ja gram wieża D6, wasz ruch. Pan Tomasz mnie o coś pyta, panie Tomaszu. Chce pan zagrać wieżą na H1, tak? Panie Tomaszu. Daję jeszcze 10 sekund. A, wcześniej biało. No, panie Tomaszu, to pan się troszkę spóźnił. Jeszcze daję 10 sekund. Pan mi wybaczy, ja panu też wybaczam. Niech się pan troszkę, pan się spóźnił. Bijecie wieżę czy nie? Bijecie wieżę czy nie? Jeszcze wam daję 10 sekund. Wieży brać nie można, bo pion szachem wchodzi. Aha. No to znajdźcie jakiś ruch. Nie bije. No to co gracie? No dobra. To jest obstrukcja. No jak wieża przesłoni? No dobra. Ja gram wieża C2. Gracie białymi. Czas start. Panie Hubercie, podstawia pan wieżę podbicia.
No dobra, no rzeczywiście. No jeszcze jedną pozycję ustawił. Tak jakoś wam to nerwowo idzie. Trudne te końcówki. A. Wygrana remi. A. Wygrana białych B remi. Co to mi tu się zamknęło? Co to mi tu się zamknęło? To jakaś reklama? Co to jest? Nie chcę reklamy. Jeszcze raz, bez reklamy. No. No jak to, czyli ruch? No białych, panie Janku. Panie Janku, no białych ruch. Wygrana białych wieża A7. No i co dalej, panie Pawle? Zagrał pan wieża A7. I co dalej? Ma pan jeszcze ruch następny. A to i pan kapitan. Macie jeszcze jeden ruch. Dzień dobry, panie Piotrze. Jak to w czwartek, panie Piotrze, będzie pan wolny? Jak od tygodnia? A co pan przeskrobał? Panie Janku, no chodzą, wierzą wzdłuż ósmej linii. G7. Pan Szachutek, panie kapitanie, co dalej? Jak białe pchają pionkę na G7, to czarne dają szachutka. Trudne te wieżówki widzę. No, gramy dalej. Szukamy wygranej. Dobry wieczór, panie Radosławie. To pan mi dzisiaj odpisywał tam? Panie Radosławie? Tak, chyba pan odpisywał tam. Złapałem tego chińskiego bakcyla makulpa. A, to pan Radosław. No i co, panie Radosławie, no. Najbardziej mi się podobało to, jak dwudziestolatek mówi, że ktoś zna klasykę i partię jego poprzedników. Ojejku. A chociaż najbardziej mi się podobała wypowiedź, że jak przeciwnik atakuje w centrum, to my musimy atakować na drugim skrzydle. Zapamiętajcie, kochani. Centrum to jest pierwsze skrzydło. Albo ten hetman Giriego, który uciekał. Wieża A5.
No, zmęczyłem się. Pokażę wam. Wieża A6. Wieża F8. Gramy dalej. Jaja trzeba, tak? Jaja i co widać? To widać. Co widać, to widać. Panie Radosławie, no nie można o wszystkim. Nie można o wszystkim, no. Bardzo mi się podobało ten hetman Giriego, który musiał uciekać już na samym początku partii. G5. Jeszcze myślimy. A panie Radosławie, podobał się panu tytuł? Pan Janek, wieża A7. No nie. To dobra, czy gramy G6? Kto zagra G6? Ręka do góry. Kto zagra G6? Start. Podoba mi się też jak człowiek, który nawet nie ma instruktora szachowego zarejestrowanego w Polskim Związku Szachowym, żadnego wykształcenia pedagogicznego, żadnego przeszkolenia, mówi: kiedyś, jak zaczynałem pracę trenerską, to coś pięknego. No gramy. Kto gra G7? Ruch czarnych. I tak dobrze było napisane hetman, a nie dama czy królowa. No co miał biedny dziennikarz napisać? Na przykład polecam zobaczyć tych, to nic, nie tylko szachiści, którzy przez cały czas mają taki uśmiech, na przykład Aleksandra Kastyniuk cały czas ma taki uśmiech. To mi się bardzo... O! Wieża F6, brawo dla pana Pawła. Pan Paweł, mistrz Pata. Proszę, ruch białych. Unikanie Pata. Ale ten człowiek stwierdził, że nie musi mieć wykształcenia, aby być trenerem. Panie kapitanie, a pan może leczyć? Panie kapitanie, bo będzie pan kiedyś leczył, panie kapitanie. No i co? Może pan leczyć w tej chwili? Czy za rok? Ma pan wiedzę ponad przeciętną, panie kapitanie. I mój ulubiony przykład. Czy jeżeli widzimy, jak ktoś jedzie po chodniku na rowerze i nie spada z tego roweru, nie przewraca się w miarę prosto, czy poprosimy go, żeby trenował naszego syna kolarstwa? Pan Radosław, kiedyś było takie powiedzenie, że nieważne, czy dobrze, czy źle, ważne, że piszą. No nie może pan kapitanie, no widzi pan, panie kapitanie. A ta działalność jest szkodliwa. Pan Janek, tak zwani dziennikarze wezmą się za moment za pompowanie Bolonika pod tytułem Duda w turnieju pretendów o krok od Mistrzostwa Świata, robiąc naszemu Jankowi krzywdę. Oczywiście, że tak. Wszelkie, to ja powiem tak.
jeżeli nasza cudowna tenisistka, która osiągnęła wielki sukces, cokolwiek zrobi, wpadają w zachwyt. Tu zacytuję. Podczas konferencji prasowej Iga Świątek puściła bączki na cztery strony świata. Wywołało to euforię, wielki zachwyt w Australii i na całym świecie. W internecie aż huczy. To jest to, jakby to powiedzieć, no, żenujące. G5, pudło, myślimy dalej nad ruchem białych. Pan Piotr, ma pan na myśli pokazywanie szczęki, która udaje uśmiech, a nie jest uśmiechem, jest pokazywaniem szczęki, jak u dentysty szczery uśmiech powoduje, tak panie Piotrze, no albo ma nowy garnitur zębów, albo sobie wybielił. To nie tylko Aleksandra Kasteniuk. Krzysztof Guzek, dobry wieczór panie. Dobry wieczór Krzysiu, czy ty jesteś moim uczniem z tego co pamiętam, Krzysiu? Krzysiu, ile już masz lat? Już duży jesteś. Pan Piotr, i oczy się uśmiechają przy szczerym uśmiechu. Pan Sebastian, witam serdecznie pana Piotra, witam pana Sebastiana. A tymczasem pan Paweł po cichutku znalazł wyczekujący ruch. Wieża B6, brawo dla pana Pawła. Wieża E8, gramy dalej. Ruch biały, gramy dalej. Byłem, mam 18 lat, jak ten czas leci. Oj, Krzysiu, to ty dorosły już jesteś. Dobry wieczór, panie Silardzie. Krzysiu, dopisz się do turnieju. Osiemnaście lat Krzysio ma. A miałeś chyba z 8. Nieprawdopodobne. G7, pan Paweł, po cichutku. Wieża D8, ruch białych. Osiem lat Krzysiu miał, no. Jakieś rodzeństwo chyba Krzysiu jeszcze miał, z tego co pamiętam. Które też troszkę w szachy grało. A powiem ci, Krzysiu, że nie... Dzień dobry, panie Jarosławie. Że mam zaproszenie... A no właśnie, siostrę i brata. Mam zaproszenie do twojej szkoły na Osiecką. I wybieram się w lutym. Chyba się w lutym wybieram. Będę uczył 20 pań szachów, żeby uczyły dzieci. Więc żałuj, że nie dożyłeś tych czasów, że za wcześnie chodziłeś. No chyba, żebyś miał dzieci do tej szkoły, wyślę, Krzysiu. Masz 18 lat, to już możesz powoli myśleć o dziecku. No proszę. Proszę mi wybaczyć, kto się boi, zakłada natychmiast maseczkę. Nie, panie Pawle, nie G5. O, pan Szilard, wieża F6, wieża B8, pan Szachutek, pan Szachuś i król H7. Przechodzimy do pozycji z izolowanymi piątkami. Pozycję tę ustawił Ercole Deryo w 1750 roku. Ruch białych. Jakby to pan Janku powiedzieć, dobrze pan kombinuje, ale między Grochowską a Ostrobramską. W połowie.
Pan uczył zdalnie, a za nim to było, panie Radosławie. Panie Radosławie, byłem pierwszym, który w Polsce wprowadził samokopiujące blankiety zapisów partii. Pierwszy, który wprowadził w Polsce notację figurową do ruchów. Jakiego Piłsudskiego, panie Janku? Jakiego Piłsudskiego, panie Janku? Od pana to trzeba iść od razu. Po co do Saskiej? Panie Janku, pan chyba Warszawy nie zna. Ojoj, ojoj, oj, panie Janku. A niby pan mieszka w tym mieście tyle lat. Wieża A1, pan Paweł. No nie. Myślimy. El core der yo, inny róg. Daje, a zegara nie włączyłem. Otóż to, ta biblioteka jest naprzeciwko ulicy Motorowej, to wojskowa biblioteka taka. Obok Maharany, czy jakoś tam się nazywa, hinduskiej restauracji. Króle 3, pudło. Myślimy dalej, strzelamy. Strzelajcie, a kiedyś traficie. O, wymyśliłem podstawowe szachowe powiedzenie. Jak ktoś będzie miał transmisję, wejdzie na transmisję do modernistów, nauczcie ich. Strzelajcie często, a wreszcie traficie. Strzelajcie dużo i gęsto. O, jeszcze lepiej. O, pan CK wie, brawo dla pana CK. Brawo dla pana CK. Gramy dalej. Witam pana Jarosława. Gramy dalej. Pan Paweł, wieża F8. Pan Paweł pięknie te wieżówki gra. Król G6. Król G5. Ruch białych. Król E4. No pewnie, że król E4, pan szachutek, król D5 i mamy tak zwaną pozycję Luceny. Dobra. Białymi gra Alohin. A my gramy czarnymi. W Zemeringu 26. Proszę, ruch czarnych. Tak, panie Sebastianie, król E4. Król odcięty od dwie linie, to wygramy. Tak, panie Pawle. Inaczej to się nazywa, bardziej tak opisowo, pozycja Luceny. Magnus pięknie grał w Tata Steel. Tak. Nawet Mamidiarow powiedział, że miałby szansę wygrać, miałby szansę z komputerem pograć. Czym rozbawił. No, ruch czarnych. Idea ta sama.
C4, wieża D8. Oczywiście, jak idea ta sama, no to wieża D8 wziął. Ruch czarnych. Krzysiu, wieża C8, nie, tak. Gramy. Co teraz? Panie kapitanie, ten, panie Piotrze, Magnus, jak komputer gra, pięknie gra Magnus. Póki co wyprzedza wszystkich o dwie długości. No bardzo łatwy ruch. A, zegara nie włączyłem. Pan Jarosław, F3, no pewnie, że F3. F3, król C3, ruch czarnych. No, pan Paweł znowu widzi pozycję Luseny. No pewnie, że pozycję Luseny jeszcze było. Król F4, wieża F7, król G3, wieża G7, król F2, wieża G6. Król F1, wieża F6 i wygrał. I Alochin się poddał, chociaż jeszcze próbował walczyć. Dobra, następna pozycja. Dobrze nam idzie, zrobimy tych pozycji więcej. Ruch białych. Ale do 2900 raczej nie da rady dojść. Musiałoby to z kilku porównywalnym rankingiem, żeby nie tracić na remisa. Dzień dobry, panie Piotrze. Król G4. Panie Sebastianie, jakby to panu powiedzieć. Daleka jest droga do ryja. Jeszcze raz daję 10 sekund. Za dużo gadam. A pan Szilard ma rację, nie można. To na czerwono pokazuje, panie Sebastianie. Wcześniej był. Biały czy czarny? Wieża F4. Oczywiście, że wieża F4 gramy. Ruch białych. Pan Paweł pięknie to. Oj, czas nam się powoli kończy. Będzie ostatnia pozycja. G4. Oczywiście, że podciągamy piona. G4. Król C5. Król D3. Król D5. C4. Król E5. Nie, gdzie to było? A, C4. Król E5. I teraz pokaż, w którą stronę pójdziesz. Mówimy do niego. A my się wybieramy w obie strony. I znowu mamy odmianę pozycji Luseny. No dobra, ustawimy ostatnią jeszcze pozycję, naprawdę ostatnią. Ale już ostatnią.
bo się spociłem. Chciałem dzisiaj zrobić wieczór na słodko z Malagą, ale nie udało się mi wyjść z domu dzisiaj. Musiałem siedzieć w domu. Róg białych. O, pan Mikę się podłączył i pan Dbikę. Pan Piotr. A ja, panie Piotrze, muszę siedzieć w domu 10 dni. Nie polecam. Dobrze, że w internecie można coś kupić. Miły kurier przyniósł mi pizzę, kawę, chleb. Oj, oj, oj. Pizzę bym nie... Z tego to tylko kawę jadam, panie Piotrze. A jaką kawę panu przyniósł? Na szczęście zostały mi 3 dni z 10. A podobno skrócili do 7, panie Piotrze. Pan nie słyszał o tym, że do 7 skrócili? Król D4, pan Sebastian, tu nic nie pomaga. Tej pozycji nie można wygrać. Ja ją omawiałem wielokrotnie. A co powiemy o tej pozycji? A gdyby był pion tu? Wygrana czy remis? Jest jakaś nowa nazwa mutacji, bo Delta Omikron się przyjadła, 50. fala. Panie Janku, no ja mam pi, jak Piotr. Pi, jak Piotr. To już jest wygrana. Pan C. Kultura powie, dlaczego wygrana króciutko, a panu Szylardowi odpowiem, epsilon nie mógł być, bo epsilon się kojarzy matematycznie z czymś bardzo małym, zbieżnym do zera. Panie Piotrze, testy są wiarygodne w 47%. Amerykańska agencja wycofała testy od 1 stycznia. Jakaś tęczowa, niebinarna. O, panie Szilardzie, tu pan niebezpieczne rozumowanie prowadzi. Pan nie pisze takich rzeczy, bo mi zablokują kanał. Piona C nie da się doprowadzić, tylko jak pion przyjdzie tu, to wygoni króla i z tej strony go obchodzimy. A jak weźmie, to damy szaszka. Dobra.